Hej, witajcie, z tej strony Mr. Bobru, a to jak już dobrze wiecie, jest nasza seria z gry Mighty Match 6 Mandate of Heaven. Jesteśmy w Tomb of Warn. Tak. Przeciwników jest od cholery. A to dopiero początek. No jest to... Ostatnio skończyliśmy odcinek na walce z taką grupką, to teraz dalej się z nią bawimy. Jak widzicie zresztą, na załączonym obrazku. A teraz coś już od samego początku nie włączyłem stopera. Dobra, i tak teraz czekam na telefon. Może jeszcze za chwilę zrobię cięcie, bo ma zadzwonić do mnie Ernie. A kuźwa, się schował. Dobra, musimy iść do drzwi i tam za drzwiami spróbujemy się obronić jakoś. Dobra, żeby tylko pojedynczo. Co tu mówić? Dużo. Duże, właśnie. Te słowo podkreśla majestatyczność, ogromność tej budowli. Dobra. Obrońcy, świetny cel. Do nawalania. O, już ten ma dość. Żeby tylko tacy chodzili, ta piramida by była banalna. No, a że nie chodzą, no to nie jest banalna. No, teraz patrzcie, ile ta implozja... Implozja? O, ten skill, który puszcza nasz Zoltan, ile to chłonie many. Teraz to dopiero zauważę. Jak patrzę, jak on ma ile many. Całkowity. 500. O, ma 400, a mu po paru turach rzucałem te zaklęcia. Nic nie zostaje. Ile mamy jeszcze? To od biedy jeszcze raz można użyć. I teraz już czekam, bo mana nam musi się zregenerować na powrót do miasta. Pewnie niebawem będziemy musieli. Na razie teraz będziemy z Melle katać. O, ładnie, zdjęliśmy go. No. Go. Tam was trzech jest. Naprawdę, tylko ciężka kwestia, że ten... Te podziemia Warnu nie mogą nam zająć sporo czasu. No ale wiecie, to jest dobra zabawa. Bo tutaj, jak widzicie, takie fanty wypadają. My chyba teraz mam cały plecak pasków i tak dalej. Jak wiecie, pask to właśnie najlepszy sposób na złapanie czegoś fajnego. A, dobra, nie mamy, ale... Ale wypadało nam coś przecież. Dobra. Tak, tutaj mamy jakiś amulet. A nie, to jest stare. A, to, dobra, nieważne. Dobra. Chodź tu. O, shit. A, tutaj dwóch jest. Muszę się dowiedzieć, który jest mocniejszy. Czy strażnik Warnu, czy wartownik. Mi się wydaje, że wartownik, ale... Ale już sam nie wiem. Raz tego... Nie, to strażnik trochę szybciej bije. Wszędzie zacznie, oni mają HP. Może to zrobię poza nagraniem. Teraz sobie pobiję dwóch. I policzę każdy, zsumuję moje wszystkie ciosy. Chociaż mi na oko. Chyba, że ta różnica paru HP jest. O, a tu trzeba uleczyć. Już mamy ją w sumie tylko do leczenia. Znaczy do zadawania obrażeń też. To jest całe szczęście, nie ma na tyle balansu, żeby kapłan był tylko od leczenia. On też umie sam dużo działać. Może nie tak dużo reszta, czyli widać te zalążki balansu, ale ten balans ani nie jest taki za bardzo w stronę gracza, ani za bardzo w stronę... Tam coś łazi. Aha, to ledwo żywy ten. A on nam z zasięgu renderowania, że tak powiem, ucieka. Shit! Co? Stać o zasięgu? Chyba was z tego. Dobra, nie muszę tu podejść do mnie. O, żeż. No chodźcie szybciej. Po co strzelać i tak nie traficie? Strzeler zacznę tam strzelać w nich teraz, bezpośrednio cała sala mnie pójdzie. Aż widzieliście, jak się walczyło z tą kubką o to, co łaziła. Niezapomniane po prostu. Aaaa! Dobra. Zaczynamy snajpić. No i macha, macha i nie wymacham nic.
Ogólnie wam teraz zapowiadam, ja teraz zdradzę trochę, że dzisiaj, w sumie nie wiem, ten materiał pewnie wyjdzie po tym, jak już możliwe, że coś z tego zaistnie, ale planuję kupić sobie grę Trine. Dwójkę, w paku też będzie jedynka. I tak myślę sobie, że może nawet let's play z tego powstanie, jak mi się spodoba. Widziałem wiele let's play, sławniejszych, mniej sławniejszych. Gra się wydaje przyjazna, bo co ja lubię w grach? Lubię, jak sterowanie jest dopasowane do gracza, ale nie chodzi mi, że sterowanie typu jest tak dopasowane, że normalnie jednym przycisk, cztery przyciski cała gra. Nie. Sterowanie musi pasować mi. Niekoniecznie chodzi o to, żeby było proste. Chodzi bardziej o to, żeby było właśnie przyjemne. Kuźwa, zamknięta świątynia. To jest masakra. Nelson. Ofiara, żeby duży kościół był otwarty. Fajny jest ten. Dobra. Bufujemy się. Heroizm. O, moc nam wzrosła. Tarcza. Ten już nas na miejsce przeniesie. Moc. Jak to? Dzień ochrony też można by było przedłużyć. O Jezu, ze 4 implozja. Tutaj może coś ciekawszego znajdę, co będzie ich biło. To? O, bije. Nie mocno, ale bije. Mu się by przydało coś do większego respamany. Albo dać tańszych zaklęć, sam już nie wiem. Ładnie. Wiecie, my walczymy teraz z takie przedmioty, które, no, co tu mówić, dużo, będą najlepsze, no. Ale. Najbardziej zaczy kombos mu gówno co zabrał, szczerze powiedziawszy. Temu też szczerze, ale tego lepiej trafiliśmy. Już nie wiem, tak, ale ten wartownik mi się wydaje, że jest trochę lepszy. Jak nie macie znacznej różnicy, to ta ociupinka. O, jak coś dla mnie spami. Na Steamie. No zaraz to sprawdzę. Wartownicy! Sorry, ludzie, teraz wartowników biję. Uzbiorowe uzdrowienie. A nie lubię, że takie niskie obrażenia ta implozja zadaje. Oj, trzeba to sprawdzić. Poczekajcie. Zabijem tego. Manela. I za chwilę zrobimy małe cięcie. Dobra, tak więc cięcie. Okej, zapowiadam już, że za chwilę znowu będzie cięcie, bo za chwilę do mnie zadzwoni Kiciuś, bo mamy się wybrać do Empiku właśnie. On idzie kupić tą nową grę, która na Steamie wychodzi 10 lutego. Przepraszam, nie pamiętam. Kingdom of coś tam, coś mi się tak wydaje. No taka, my w sumie bardziej kupujemy gry, które nam się podobają, to musi być jeden warunek dla Kiciusia. Popromienne? What the fuck? Kuźwa, jakie popromienne. Te czaszki absorbuje. Aha, teraz ciszy scenas idą. My zawsze kupujemy grę pod takimi dwoma... Cholera, co za obrażenia popromienne? Gdzie podłe? I po raz czwarty sam mówię, ale dobra, teraz Ufa? The fuck? Ej, padamy już zaraz, ale nie, to nie mocno nie bije. Kupujemy ryb... po raz szósty. Kupujemy ryb pod kątem... teren, jak nam się podoba, a dodatkowo takie wymaganie musi nadać coś na Steama, więc my dzisiaj się wybieramy. Jakby obczaić tą grę Kingdom of... coś na A. Kingdom... kuźle, dam wam teraz w adnotacji, że nie zapomnę. Taka dosyć dźwięczna nazwa, łatwo do zapamiętania się wydaje, ale zapomniałem.
Dobra, teraz zrobimy hardcora i wbijemy się... O, taka, na solówę. Wiecie, jak to robiliśmy w Supreme Temple of Ma? Że to już trochę mocniej niż przeciwnicy. O, cholera. No i właśnie ta gra będzie dawała bardzo fajną czapkę do Team Fortress, bo no to też nas interesuje. I często właśnie przez takie promocje steamowe, które dodają coś też do Team Fortress, trafiamy na takie gry, które później gramy i się oderwać nie możemy. Tak samo było z czym? Na pewno Wiedźmin 2, ja kupiłem dzięki temu, bo w sumie Wiedźmina 1, gdybym nie kupił Wiedźmina 2 i bym nie zaczął, że jest fajny, to bym Wiedźmina 1 nie grywał. Tak mi się wydaje. Po prostu bardzo mi się to spodobało. Dwójka jeszcze kupiłem, mi się jeszcze bardziej spodobała, to w ogóle już super było. I teraz już niedługo całkiem myślę, że od wydania tego materiału to naprawdę będzie mało, powstanie Let's Play z tej gry. O, ale... Szczerze, to jestem najarany, bo wam się co prawda najbardziej pewnie podoba Minecraft, lecz już niestety w dzisiejszych czasach jest, że te naprawdę fajne gry często mają pod górkę. Ale... No tak. Ale ich tu jest. Dobra, tego jeszcze spróbujmy zabić. Mam many, w ogóle nie zjadłem tym. Oj, poczekajcie, mam telefon, za chwilę wracam. Okej, nagrywam dalej. Przepraszam, że tak nagle ten telefon, ale po prostu on inaczej nie mógł. O, Godrygod po promiennych padł. Dobra. Musimy... O, shit! Nasza Golden Maze się zepsuła. Macka Golden. Dobra. Ale ten punkt orientacyjny to jest po prostu taki zaklęcie, który... To, że go nie dostrzegłem wcześniej, to jakiś żart był. Czekajcie, po co ja idę w sumie? Ogólnie czary aż mam wszystkie, tak? Tak, dobra. Save. Wracamy. Dopiero rozpocząłeś, ale już wracamy. Taki mindfuck. Teraz spróbujemy może. Ale cholera, tutaj się już wszędzie zaczynają te obrażenia. Niemiło. Czekajcie, to może porzucamy jeszcze coś. Ale nam już nic nie jest potrzebne. A, dobra. Jeszcze tarczy sobie możemy rzucić, żeby słabo. W ogóle działa. Spowalnia nadlatujące pociski, takie jak kamienie lub strzały, sprawiając, że przy uderzeniu zadają tylko połowę obrażeń. Aha, kamienie lub strzały. A czary to już pewnie trwa, fajnie. Coś z tego nam się przyda? Aha. Złoty dotyk. Dobra. Lecimy. Lecimy. Tu jakieś dziury. Fuck! Oj, tu jest. Dobra, lecimy najpierw do tego. Dobra, jedna mniej. Teraz tego. Cios. Ogólnie tutaj w tym odcinku nie mam wyczucia czasu, bo raz nie odpaliłem stopera, później próbowałem go na trochę tego, ale myślę, że to będzie nie taki długi odcinek, bo i tak nie mam za dużo czasu. Właśnie spotkałem z Kiciusiem. I tak tam. Zbrawo uleczanie, to jest coś. Dzięki temu możemy się utrzymać. No, machaj. Zbiorowe.
Zbiorowe. Ale nazwa. O, nie uleczyłem się tą. A ta to zaraz padnie, ta nasza magiczka bitewna. Kryształowa czar... O, ale dostała nasza ta... O, ta o. Muszę mi się mylić, czym... Kim, czy co muszę rzucać? No, udało nam się, no, utrzymujemy tą falę. Oh, shit, fuck. Zaraz się uleczy. Spoko, ludzik. No. A, dobrze, nie, dwóch grobów. Dobra, dzida. Zabiliśmy czterech? Trzech. No dobra. Taka taktyka w sumie nie jest zła. Wbieramy, zadajemy jak największe obrażenia. I tyle. Oj, tutaj to się popsuło wszystko. Buzia i się popsuło. O! A to jest Cordelas lepszy. Takie same. No, ten lepszy. Pas, jest jakiś. Osobowość plus 17. To proszę bardzo. Biżuteria. Nic jej popsute. Dobra. Aha. No tak, teraz złodzieje z nami nie chcą gadać. Mamy za dobrą reputację. Się wyrabia szacunkiem ludzi z piwnicy. O Jezu, ale czemu tornado zaczął promieniować, to nie ogarniam. Teraz po tamtą róbkę lecimy. Może szok psychiczny? Aha, super. Fajnie, że ani o cokolwiek działa. Ciekawe co za istoty w ogóle są. Gdzieś zwierzę ludy. Ale dostał, Jezu, ja nie lubię, jak tak mocno coś dostaję. Jeszcze mi się myją zaklęcia. Obrażenia popromienne. To nie jest łatwo, bo i tak jest ciężka, to jeszcze nam dodają dodatkowe obrażenia, żeby było śmieszniej chyba. No, moja tura. Dobra, teraz tego jeszcze ciśniemy. Teraz do nas speeda spróbujemy. Aha, tu ich dwóch, to może lepiej nie. Trafiajmy tego, co trzeba. O Jezu, jaka shitowa walka. A jeszcze za chwilę kończy odcinek, żeby było śmieszniej. Taki krótszy będzie. Co jeszcze bardziej się wydłuży nasza przygoda w Tomb of Worn. No, strażniku Wornu. Padaj, kuźwa. Czy to warto mi czas zdejmiemy? Szybkie tury. Ale dostaję. Cienias. Dobra, trzech mniej. Tutaj jeszcze coś stoi. Ten to zaraz do wody zostanie. Albo poleciał.
Aż sobie nie wyobrażam takiej animacji w takiej drze. O, ale szybko ten zszedł. Tam jeszcze więcej ich jest? To wszystko ci strażnicy. Po prostu mi się... O, tak. Dostaliśmy jeszcze od tamtych na bonusa. Świetnie. Po prostu excellent. Może to od magii się dostaje te obrażenia. Bo jakieś porzucają czarów zazwyczaj one wchodzą. Już bez rzucają też. Oh shit. Nie padaj, proszę. No. Dobra, ja tak czy siak dzisiaj wyjątkowo krótko, ale się z wami żegnam. Czyli żegnam się zawsze długo, ale... Ale wyjątkowo krótko trwa ten odcinek. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Tak czy siak czekamy na kolejne przygody z Tomb of War. Wyczytacie, ja muszę je tworzyć. No i postaram się... Może sam trochę poczyszczam? Ja tak miałem zrobić. O shit, w ostatnim odcinku mówiłem, że oczyszczę sam tą salę. Dobra, to teraz oczyszczę sam tą salę. Sobie zapiszę jeszcze to gdzieś, żeby nie było później. No i nie wiem, może wam jakieś dam linka do mapy, żebyście zaczęli jaka jest wielkość tego całego kompleksu. Tak czy siak, zapraszam do komentowania, łapki w górę, obowiązkowo, za ciężką pracę włożoną w tą serię. No i ja wam dzięki wam wielki za uwagę. Tak więc do zobaczenia, pa pa kochani.